i Wistula w ten, mam nadzieję, ciekawy wieczór. Chcemy być głosem rozsądku w twoim domu. Chcemy rozmawiać dzisiaj o faktach, o sprawdzonych informacjach, o autorytetach. Chcemy pokazać państwu, jaki będzie świat po pandemii, komu wierzyć, jakie są sprawdzone informacje, jakie są oceny. I to wszystko w gronie ekspertów Grupy Uczelni Wistula, a tutaj w szczególności Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Cała grupa już na rynku istnieje 27 lat. Mamy 9 tysięcy studentów, którzy się u nas uczą. Kształcimy na 34 kierunkach. Studenci pochodzą ze 100 różnych krajów. Kształcimy zarówno po polsku i po angielsku. I chcemy tą debatą również z państwem być bliżej i przedyskutować bardzo poważne sprawy. Wszyscy wiemy, że świat nie będzie taki już jak do tej pory po wirusie i w tym naszym wistulowym gronie chcemy rzeczywiście przeanalizować, co się stanie w bardzo wielu płaszczyznach. I mamy dzisiaj znakomite grono ekspertów. Zacznę od pani profesor Agnieszka Legucka, która jest specjalistką od polityki międzynarodowej, pracuje w Akademii Finansów i Biznesu Wistula, ale również w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Magda Rybicka, która też pracuje na Wistuli, jest znakomitą specjalistką od Chin, bardzo dokładnie śledzi całą debatę, która się dzieje. Cały czas zresztą komentuje w mediach wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w związku z koronawirusem i które debaty, które się toczą w Chinach. Profesor Krzysztof Rybiński był wiceszefem Narodowego Banku Polskiego. Jest znakomitym ekonomistą i ekspertem do spraw big data tak zwanego. Był również rektorem Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Profesor Witold Orłowski, bardzo serdecznie witamy. Były rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, były doradca prezydenta RP, bardzo znany ekonomista, komentator w mediach i profesor Wawrzyniec-Konarski, obecny rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, politolog i socjolog, również bardzo często w mediach. Ja nazywam się Bartłomiej Nowak, mam zaszczyt przewodzić Grupie Uczelni Wistula i będę moderował tą debatę. Zachęcam państwa do zadawania pytań, do komentowania. Reguły są takie, że najpierw oddamy głos każdemu z naszych ekspertów. Ja będę zadawał bardzo konkretne pytania do każdego z jego obszaru wiedzy. Później będziemy odnosić się przez chwilę do tego, co powiedzieliśmy nawzajem. No i oczywiście będzie czas na państwa pytania, na państwa komentarze do każdego z ekspertów, bądź ogólnie do wszystkich. I chciałbym zacząć od pana profesora Witolda Orłowskiego, dlatego że niedawno Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje prognozy, z których wynika, że mamy do czynienia z największym kryzysem od 1929 roku. I chciałem zapytać, jakie są scenariusze dla Polski, dla świata, co może nas czekać? I o przedstawienie takich scenariuszy. Bardzo prosiłbym, abyśmy się zmieścili na początek w 5-6 minutach. Pan profesor Witold Orłowski, bardzo serdecznie witamy. Dziękuję, witam. No nie powinienem się uśmiechać, bo rzeczywiście to nie jest przyjemna wiadomość. Największy kryzys od lat 30. Największy, no w tej chwili prawdę powiedziawszy nie wiemy dokładnie, nawet co się dzieje w gospodarkach, można się domyślać, że kompletny tak zwany lockdown powoduje około 20% spadku PKB w danym miesiącu. Natomiast generalnie no, oczekując, że nastąpi potem jakieś odmrożenie gospodarki po powiedzmy 2-3 miesiącach, że dłużej to nie będzie trwało, lockdown sam. Potem nastąpi oczywiście recesja. Biorąc to wszystko pod uwagę, zazwyczaj oczekiwania są, że takie typowe zachodnie gospodarki będą miały spadek PKB między 5 a 10% w tym roku. No i rzeczywiście to jest
To jest najwięcej no, za naszej pamięci. Natomiast przed powiedzeniem, że to jest najwięcej od wielkiego kryzysu, ja o tyle się wstrzymam, że to sugeruje, że mamy do czynienia z kryzysem na miarę tamtego. Ja chciałem tylko jedną rzecz przypomnieć. Tamten wielki kryzys, on rzeczywiście zaczął się potężnym szokiem, tak jak obecnie, wtedy finansowym, dzisiaj zdrowotnym. Natomiast to, że on się zmienił z takiej bardzo ciężkiej recesji, właśnie tak jak w tej chwili, a powiedzmy, że w Stanach był spadek PKB o jakieś 8%. To, że to się zmieniło potem w kataklizm gospodarczy i spadek PKB łącznie w Stanach o 30%, no to wynikało już z błędów popełnionych w polityce gospodarczej. To nie jest tak, że ten kryzys sam szok spowodował 30% spadek PKB. No więc tym razem też jesteśmy w podobnej sytuacji, że mamy początkowy szok bardzo silny, natomiast bardzo wiele zależy od polityki prowadzonej. No mam nadzieję, że nikt nie popełni tak fatalnych błędów jak wtedy. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wtedy, ekonomiści się trochę kłócą do dzisiaj, ale właściwie takie dwie rzeczy czy trzy, które są najczęściej wymieniane jako przyczyna kataklizmu gospodarczego. To było po pierwsze brak przeciwdziałania bankructwom i wzrostowi bezrobocia przez bankructwo banków. Po drugie, no takie uporczywe trzymanie się bardzo twardej waluty, deflacji. I po trzecie, sięgnięcie po narzędzia skrajnego protekcjonizmu. Na przykład kraje zamknęły granice, uważając, że jak nie dopuszczą do importu, to wtedy lepiej sobie poradzą same. No, oczywiście wiadomo, że to powoduje tak naprawdę, że potem inni również nasze produkty przestają kupować. No więc krótko mówiąc, mamy szok początkowy. Rzeczywiście mamy dość potężne załamanie PKB, ale to minie. Po tym przyjdzie niestety normalna recesja, no bo wiadomo, że jak ludzie, część ludzi straci pracę, część mniej zarabia, no to liczmy się z tym, że popytu na rynku jest mniej, nastroje też nie są najlepsze. W związku z tym myślę, że druga połowa roku to będzie recesja, no już nie katastrofalna, tylko normalna. No i potem gdzieś przyjdzie ten właśnie taki moment prawdy, kiedy trzeba będzie, polityka gospodarcza będzie musiała no, troszeczkę popchnąć tę gospodarkę, żeby ruszyła z miejsca. To się nie stało, czy w latach 30. stało się coś wręcz odwrotnego, została kopnięta w przepaść, a nie dopomożona, a nie wsparta w odzyskiwaniu zdolności do wzrostu. No teraz mam nadzieję, że tak nie będzie. I gdyby tak nie było, no to oczywiście ten szok najpierw podażowy, potem popytowy zacznie stopniowo przemijać. Oczywiście pytanie jest jeszcze o samą epidemię, czyli ten oryginalny szok, dlatego że pamiętajmy, że dopóki nie będzie, no to wszyscy powtarzają epidemiolodzy, dopóki nie będzie znaleziona szczepionka, bądź dopóki większość mieszkańców na przykład Polski nie zachoruje i nie uodporni się, no to cały czas musimy żyć z wirusem, no więc krótko mówiąc, będziemy chorować, będą ludzie umierać. Pytanie, czy zwłaszcza na jesieni nie przyjdzie jakaś kolejna bardzo silna fala zachorowań. To jest niestety wszystko możliwe i to oczywiście spowodowałoby wydłużenie kryzysu, wydłużenie okresu tej słabej koniunktury, który nastąpi bezpośrednio po szoku tym związanym z zamknięciem gospodarki, zamrożeniem gospodarki, lockdownem. No jeszcze na koniec rzecz, którą muszę powiedzieć, jest taka, że właśnie tak jak w latach 30., tak i obecnie, po jakimś czasie grozi tak naprawdę, te zagrożenia zaczną się gromadzić gdzieś w finansach. No bo w końcu, jak gospodarka przestaje działać, państwa zadłużają się, ludzie nie spłacają kredytów, banki są zagrożone i tak dalej, no to powstaje ryzyko jakiegoś bardzo dużego kryzysu finansowego. Ono prędzej czy później nadejdzie. Zobaczymy, kto będzie bardziej, kto mniej na to podatny. Może jakby kraj po kraju omawiać, to mogą się niespodzianki tej zupełnie zdarzyć. Może do tego jeszcze wrócimy. Natomiast mam nadzieję, że żadnej tragedii nie będzie i że na tej recesji, ale takiej już nieprzesadnej, doczekamy do znalezienia szczepionki i za jakiś czas gospodarka wróci do wzrostu. Co nie oznacza oczywiście, że gospodarka będzie identyczna jak ta, którą znaliśmy do tej pory. Więc myślę, że wiele ciekawych rzeczy w gospodarce, tak czy owak, przed nami.
Natomiast recesja, owszem, bardzo silna, owszem, najsilniejsza od dawna, ale póki co nie przesadzałbym z mówieniem, że grozi nam powtórka z wielkiego kryzysu. A chciałem dopytać, panie profesorze, co to oznacza dla Polski i dla Polaków? No cóż, ja obawiam się, bo wszyscy mamy w pamięci oczywiście ten kryzys roku 2008-2009, kiedy Polska, no potem się w Polsce coś powszechnie śmiano z tego, ale była tak zwaną zieloną wyspą, czyli no była jedynym krajem w Europie, który uniknął recesji. Więc tym razem myślę, że nie bardzo są szanse na to, żebyśmy uniknęli. Ja myślę, że razem z całą resztą Europy i znajdziemy się właśnie w tym obszarze spadku między 5 a 10% PKB. No to jest oczywiście największy spadek od roku 90, z którym mieliśmy do czynienia, czyli w tej współczesnej gospodarce rynkowej. Wtedy mówiło się, że to doświadczenie z lat 90. polskim przedsiębiorcom pomaga lepiej sobie trochę radzić z takim potężnym szokiem niż brak doświadczenia z takimi kryzysami u Niemców, u Anglików, u Francuzów i tak dalej. No zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Ratuje nas to, że jak powiedziałem, jesteśmy właśnie tą gospodarką, dla której to nie jest aż taki szok. Ratuje nas oczywiście to, że nie jesteśmy bardzo zadłużeni, bo podejrzewam, że tak ogromne problemy będą miały niedługo kraje wysoko zadłużone. Też być może do tego jeszcze wrócimy dzisiaj, bo to wymaga troszkę dłuższej powiedzi. No ale to, że będziemy mieli dwucyfrowe bezrobocie z powrotem, że będziemy mieli spadek dochodów, spadek PKB, przynajmniej w tym roku, a kto wie, czy nie w następnym, wydaje mi się jednak niestety nieuniknione. Chciałem zapytać panią profesor Agnieszkę Legucką o ten wymiar globalny i taki geopolityczny. Jeden z ostatnich numerów tygodnika The Economist na okładce jest takie pytanie, czy Chiny zwyciężają. I wydaje się, że podobnie jak w kryzysie 2008 roku, tak i tutaj epicentrum kryzysu jest w tej chwili Zachód. Na czele, można powiedzieć, z taką no, niezbyt radzącą sobie z kryzysem Ameryką, Stanami Zjednoczonymi. Jak zmieni się geopolityczny układ sił na świecie? Czy w tych naszych ocenach nie ulegamy czasem takim fałszywym narracjom, wojnie informacyjnej? Co się dzieje w tym obszarze? Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie do tak nobilitowanego panelu, który poniekąd sugeruje, że ufać powinno się przede wszystkim ekspertom. Odpowiadając na to pytanie, rzeczywiście jesteśmy w momencie takiego ciszy przed burzą, bo tak jak profesor Orłowski podkreślił, ta sytuacja kryzysu ekonomicznego, który prawdopodobnie przełoży się też na inne sfery społeczne, polityczne, dopiero jest przed nami. I pandemia, która dotknęła globalnie cały świat, widać wyraźnie, że wyostrzyła pewne rzeczy, to znaczy rywalizację międzynarodową i wyostrzyła te rzeczy, które były wcześniej widoczne w stosunkach międzynarodowych, chociażby właśnie rodzący się antyamerykanizm w Unii Europejskiej, a coraz większe niepokój, pokazywanie też Chin jako wyzwanie międzynarodowe i to wszystko prowadzi do tego, że będziemy obserwować nie tyle co zmianę układu sił, bo do tego jeszcze daleko, żeby to prognozować, ale ewidentnie będziemy widzieć coraz więcej informacji dotyczących zderzenia interesów poszczególnych państw, właśnie sprzecznych interesów i tego, co obserwowaliśmy wcześniej, które czasem były takimi działaniami podprogowymi, nie wszędzie przenikały do przestrzeni medialnej czy też świadomości społecznej, taki antyunijny populizm, czy też właśnie elementy związane z zagrożeniem rosyjskim z naszego punktu widzenia, ale z drugiej strony w Europie Zachodniej widać było próby dialogu z Rosją. I te wszystkie elementy, które wcześniej powiedzielibyśmy były takie trochę za mgłą, gdzieś widoczne z daleka, bardzo się widoczniły w sytuacji właśnie kryzysowej. I to z jednej strony jest efektem działań poszczególnych graczy, chociażby Chin w jej działaniach zewnętrznych, czyli tak zwanej dyplomacji maseczkowej, pokazywaniu też siebie jako państwo sukcesu, które poradziło sobie z pandemią i takim, ja bym powiedziała, zderzeniem wartości, to znaczy
takie państwa właśnie jak Chiny, Iran i Rosja prowadzą bardzo skuteczną kampanię dezinformacyjną, w której przekonują świat o tym, że państwa autorytarne, a w cudzysłowie, lepiej sobie radzą z pandemią, z takimi kryzysami, niż państwa demokratyczne. Tutaj właśnie na czele stają Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Włochy, Hiszpania i tak dalej. Więc jesteśmy teraz w niezwykłym momencie, takim środowisku dezinformacyjnym, propagandowym, gdzie dociera do nas bardzo dużo fałszywych komunikatów, które realizują interesy poszczególnych państw. A z punktu widzenia Chin to oczywiście są to trzy elementy związane też z wymiarem wewnętrznym, żeby pokazać, że sobie państwo radzi, przywódcy sobie w tym zakresie radzą z tym kryzysem, a z drugiej strony ma to także na celu osłabienie rywali dotychczasowych, czyli Stanów Zjednoczonych, wskazanie, to jest bardzo, bardzo znana dezinformacja mówiąca o tym, że to Stany Zjednoczone wynalazły właśnie wirusa i później rozprzestrzeniły go na świat, a w szczególności do Chin, żeby pokonać swojego rywala. No i taki element także, bym powiedziała, globalny, czyli poszukiwania sojuszników na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o te kwestie tej narracji, o której wspomniałeś, to rzeczywiście widać sprzężenie interesów chińsko-rosyjskich, z tym zastrzeżeniem, że powiedzmy Unia Europejska i także Polska znała Rosję od tej strony, to znaczy dezinformacja rosyjska była czymś, co po 2014 roku, a w szczególności po 2015 roku, widoczna była w przestrzeni medialnej na całym świecie. Ale teraz pandemia uwidoczniła zarówno pod względem skali, jak i zaangażowania, że Chiny stały się tym państwem, które na masową skalę próbują zmienić swój wizerunek jako państwa, które na terenie którego doszło do zagrażeń i później rozprzestrzeniania się pandemii na całym świecie. No i żeby zniwelować ten zły początek, teraz próbują właśnie za pomocą dyplomacji publicznej, dyplomacji maseczek, zmienić ten kształt, jednocześnie sugerując, że są gotowe przejąć przywództwo światowe od Stanów Zjednoczonych. I to, co jest dosyć ciekawe dla mnie jako ekspertki, która zajmuje się rosyjską propagandą, widać wyraźnie, że Chiny z jednej strony zyskują jako państwo, które, no powiedzmy, we Włoszech teraz postrzegane jest jako najbardziej sympatyczne, to znaczy w tym sensie obywatele z dużą sympatią się odnoszą do Chin ze względu na pomoc medyczną, ale z drugiej strony moim zdaniem za mocno weszły w buty rosyjskie i próbują wykonywać podobne działania, podobną narrację, wręcz natarczywą narrację względem pandemii, czym zaczynają być także przez Unię Europejską zrównani czy też porównywani do Chin. A to może z kolei prowadzić do tego, że w przyszłości będą mieli problemy jednak z umiejscowieniem swojego biznesu, chociażby 5G w Europie i tego, na czym Chinom zasadniczo nie zależy, czyli rozczłonkowania Unii Europejskiej, dlatego że jest to najważniejszy partner handlowy dla Chin. Na tym zakończę, bo podejrzewam, że będą jeszcze pytania. No na pewno bardzo skorzysta ten, kto wynajdzie pierwszą szczepionkę. Pytanie, czy to będą Stany, czy Chiny. Wydaje mi się, że te korzyści takie geopolityczne będą tutaj istotne. Ale Magdy Rybicką chciałem zapytać, co o tym sądzą sami Chińczycy. Jaki jest teraz wizerunek Chin w oczach ich samych? Z jednej strony okazali się bardzo skuteczni w zwalczaniu COVID, ale z drugiej ta sytuacja przecież pokazała wszystkie dysfunkcje systemu autorytarnego, bo wiemy, że ta epidemia mogła mieć znacznie bardziej ograniczone skutki. Powiedz, co w Chinach się o tym mówi, jaki jest ich punkt widzenia?
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tak szacownego grona i że mogę w gronie fantastycznych ekspertów i profesorów się wypowiadać. Więc moim skromnym zdaniem i oglądaniem tego, co się dzieje w Chinach i łącząc się z Chinami, najistotniejszą rzeczą, na którą zwracają Chińczycy w tej chwili swoją uwagę, to jest dezinformacja w stosunku do dezinformacji amerykańskiej. Chińczycy chcą jak najbardziej, aby fake newsy, które ze strony Stanów Zjednoczonych pojawiają się na świecie, zostały natychmiast zdezinformowane. Można to zauważyć przede wszystkim w wszelkiego rodzaju ich doniesieniach prasowych, ale również w tym, w jaki sposób chętnie starają się wspierać ekspertami zewnętrznymi, takimi jak na przykład WHO, które w dniu wczorajszym zebrało się na specjalnym posiedzeniu podczas konferencji prasowej na temat między innymi właśnie mówiąc koronawirusa, gdzie zostało zaprzeczone przez WHO oraz współpracujące z FAO i Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt specjalistami, została zaprzeczona informacja, że na pewno nie jest to sztuczny wirus i że wirus ten pochodzi od zwierząt. Na razie na tą chwilę nie jest wiadomo, w jaki sposób on przenosi się z zwierząt na ludzi. Tak zostało w dniu wczorajszym podane. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście kwestia donoszenia i informowania na temat fake newsów, jak to jest nazywane w Chinach, ze strony amerykańskiej. Donalda Trumpa tutaj starają się w każdej chwili w jakiś sposób wyśmiewać lub nawet detronizować Chińczycy, wskazując, że sam bardzo często tworzy fake newsy, kiedy powiedział, bardzo chętnie była cytowana ta informacja, kiedy powiedział, że przy pomocy wybielacza można wstrzykiwać go ludziom i w ten sposób da się działać w jakikolwiek sposób przeciwko koronawirusowi. W dniu wczorajszym pojawiło się również w Reutersie informacja, która już jest przedrukowywana w Chinach, że w rękach chińskiego banku znajdują się przede wszystkim aktywa, zadłużenie Stanów Zjednoczonych, no i żeby Stany Zjednoczone zwróciły na to uwagę, kto tutaj rzeczywiście winien bardziej uważać na siebie, że to jednak Stany Zjednoczone są w tej zagrożonej bardziej formie niż same Chiny. Do czego to nawiązuje? Już krótko na koniec powiem, że nawiązuje to do tego, że Stany Zjednoczone starają się uzyskać reparacje w domyśle w przyszłości związane właśnie z koronawirusem, które miałyby de facto mówić o tym, że zostanie umorzony dług amerykański w stosunku właśnie przez Chińczyków. No to są takie doniesienia, które się pojawiają na świecie, a Chińczycy o tym bardzo chętnie mówią, tym bardziej, że Reuters jest uważany za światowego informatora, takiego dość solidnego, który sprowadza swoje informacje ciekawe i one są sprawdzone faktycznie. Jeszcze tu tylko nawiążę do Australii, która ma być tupą propagandy w stosunku właśnie amerykańskim, w stosunku do Chińczyków. Wskazuje się na to, że Australia jako jeden z partycypantów sojuszu tak zwanych pięciu oczu, no stara się mocno tutaj Chińczyków uderzać. Trzeba pamiętać o tym, że Australia jest, chińscy partnerzy są głównymi, jeżeli chodzi o Australijczyków, o zakupy u nich towarów i usług. To tak pokrótce, jak to widzą Chińczycy? Dzięki ogromne. Wiem, że mamy bardzo dużo komentarzy ze strony internautów, więc ja może przeczytam jakieś pytania. Nie wiem, czy... A okej, to... Czy lansowana ostatnio akcja Kupuj Polskie należy uważać za kolejną akcję wymierzoną przeciwko Unii Europejskiej? Czy osoby propagujące to powinny również żądać precz z pieniędzmi Unii? Pan Artur Taszyński pyta. Nie wiem, kto z Państwa chce odpowiedzieć. Nie, ja może tylko powiem tyle, że ja bym nie przesadzał z nadinterpretacją tego typu rzeczy. To akurat... To w ogóle nie jest polski pomysł, to tak naprawdę chyba Brytyjczycy pierwsi wymyślili jako Buy British i to jest taki miękki sposób wspierania swojej gospodarki, tak naprawdę czysto werbalny i nie oddziałujący na,
No więc mogą się w Polsce dziać różne rzeczy, które mogą budzić zaniepokojenie z różnych punktów widzenia, ale akurat akcji Kupuj Polski nie uważałbym za specjalnie groźną, zwłaszcza i specjalnie znaczącą, zwłaszcza, że nie bardzo widzę, żeby ona była bardzo skuteczna. Dzięki ogromne. Mam w takim razie pytanie do pana profesora Wawrzyńca Konarskiego, bo była już mowa o nacjonalizmach i chciałem zapytać, czy grozi nam powrót nacjonalizmów? Przecież w czasie COVID-u zamykamy się w granicach narodowych, a obcych traktujemy z nieufnością. Czy świat po COVID-19 to koniec globalizacji, jaką znamy? Czy COVID też wzmocni populistów? Dlatego, że przecież duży kryzys gospodarczy zawsze tworzy żyzną glebę dla populistów. Co pan sądzi na ten temat? Dzień dobry Państwu. Również jest mi bardzo miło móc wystąpić w naszym tak ciekawym gronie. Chciałem powiedzieć, że mamy przed sobą, jak sądzę, dwie perspektywy. Jedna perspektywa, którą nazywam antyglobalizacyjną, jest powiązana właśnie z tymi obawami, jakie był Pan uprzejmy w swoim pytaniu wyrazić, a mianowicie sytuacja, w której pojawia się w nas, w naszych sercach, w naszych myślach jakiś niepokój wynikający właśnie z niebezpieczeństwa, które się nagle pojawiło, którego sobie kompletnie sprawy nie zdawaliśmy, jest pewną formą weryfikacji naszych wyborów, naszych, czyli również państw, w których żyjemy. Pierwszą reakcją, skoro jest niepokój, jest kwestia albo jest myślenie o tym, co zrobić, żeby się przed takim czy innym niebezpieczeństwem zabezpieczyć. I wtedy jedną z takich reakcji, którą osobiście widzę jako pierwszą, ale to nie jest specjalnie odkrywczy pogląd, ja go chcę po prostu skonstatować, to jest zamykanie w jakimś sensie przestrzeni poszczególnych państw i również autonomizacja podejścia do uprawiania polityki, która ma być w jakimś sensie odwróceniem tych wszystkich tendencji, które wcześniej znaliśmy jako globalizacyjne. W istocie powiem, taka autonomizacja polityki jest pokazaniem, że we władzach również często niektórych krajów pojawiają się pewne pokusy, które są pokusami niebezpiecznymi, pokusami, które mogą na przykład skłaniać do wyrażenia poglądu, że oto jakiś typ władzy ma tendencję ku temu, aby iść w kierunku bardziej autorytarnym, aniżeli demokratycznym. Taka ewentualność jest przeze mnie rozpatrywana jako coś pierwszego, taki właśnie pierwszy shot, taka sytuacja, w której mamy do czynienia właśnie z tą chęcią szukania czegoś, co ma być dla nas bezpieczne i czym będziemy mogli na przykład skupić wokół siebie obywateli. Tak sobie myśli władza, która szuka w jakimś stopniu pewnego alibi dla swoich działań. Pandemia się staje właśnie takim alibi. Jeżeli mamy do czynienia z niebezpieczeństwem, no to się jednoczmy i starajmy się iść w kierunku wyjścia, którego poszkodowanym będzie sfera wolności czy prywatności, natomiast zyska sfera bezpieczeństwa. To jest jeden z elementów takiej pierwszej reakcji, może najważniejszy. Natomiast druga perspektywa, którą nazywam reglobalizacyjną, jest perspektywą, której jednak szukać się będzie tego, co nas może łączyć. Szukać się będzie nowych elementów solidarności między państwami, które się poprzez obawy swoich obywateli starają zmierzyć z tym wyzwaniem, ale starają się zmierzyć w taki sposób, aby uzyskać pewne wspólne mechanizmy. Mechanizmy, które są negocjowane, które są mechanizmami, które mogą być racjonalne, w których szuka się za wszelką cenę odejścia od tych wszystkich obaw. No niemniej to jest perspektywa dalsza. Ja celowo tak te perspektywy Państwu dzisiaj przedstawiam, bo ta pierwsza jest ewidentnie bliższa z perspektywy czasowej, no a ta druga może nastąpić wtedy, kiedy zwycięży u nas racjo, a nie emocje. Co jest bardzo ważne, tą sytuację, którą dzisiaj mamy, to jaka z tych perspektyw będzie mogła być zwycięska, to wszystko jest też związane między innymi z tą skalą niepewności, co już mówiłem, ale która jest przy okazji podsycana przez
olbrzymią liczbę ekspertów, którzy w istocie nie są ekspertami zawodowymi, bo mamy dzisiaj absolutnie olbrzymą masę komunikatorów i mediów społecznościowych, których mnóstwo ludzi się na taki czy inny temat wypowiada. Pojawiają się również takie czy inne teorie spiskowe, to na kanwie szczepionek, i pojawiają się sytuacje, które oczywiście tę niepewność czy ten niepokój będą powiększały. Ale uwaga, są też pewne twarde dane, które chciałbym jeszcze przytoczyć. Dane, które pokazują, że ta tendencja w kierunku pewnej autokratyzacji reżimów politycznych, które dzisiaj funkcjonują, które mogą wykorzystywać tego typu sytuacje jak pandemia koronawirusa, co do której to pandemii przecież cały czas mamy wiele spekulacji z ust lekarzy, ale i polityków, że może ona być cykliczna, że coś się znowu może wydarzyć. Otóż pamiętajmy o tym, że wedle różnych badań, ja biorę udział w takim badaniu konsorcjum międzynarodowego nazywającego się Varieties of Democracy, i w ramach tych badań koordynowanych przez Uniwersytet w Göteborgu wynika, że dzisiaj mamy 48 krajów na świecie, w grupie badanych 142, w których istnieje wysokie ryzyko przesunięcia się rozwiązań demokratycznych w kierunku rozwiązań o charakterze autorytarnym czy paraautorytarnym. To jest bardzo duża liczba. To jest wysokie ryzyko. Natomiast 34 kraje są objęte jakimś ryzykiem, ale jednak też ryzykiem, że w tym kierunku mogły pójść. Mamy na świecie dzisiaj 25, lekko licząc, autokracji klasycznych, których właściwie nie ma w ogóle mowy o demokracjach, ale mamy też kraje, co do których możemy myśleć, że jednak mimo tej trudnej sytuacji wartości demokratyczne, w których sfera wolności będzie ważniejsza od sfery bezpieczeństwa, która jednak też nie będzie oczywiście pomijana, ale jednak te prawa wolnościowe są to bardzo istotne, że jednak te kraje się przed tym będą w stanie uchronić. Jak widać, ta grupa krajów, które są dzisiaj w grupie krajów ryzyka, w których mogą się pojawić pokusy proautorytarne, jest bardzo duża. To jest tendencja niebezpieczna i obawiam się, że jeżeli by miało dochodzić do różnych form cyklicznych zawirowań dotyczących właśnie między innymi tego typu niebezpieczeń, z których nie byliśmy przecież, jak mówiłem wcześniej, świadomi, to te kraje, które dzisiaj są ewidentnie prodemokratyczne, mimo tego, że pojawiła się pandemia, tych krajów według tych badań jest 47, no ale one przegrywają w konfrontacji z tymi, które są dzisiaj bardziej podatne na wyjścia autorytarne. To jest tendencja niebezpieczna i już kończę, i ona przy okazji może wzmacniać postawy populistyczne wśród zarówno części klasy politycznej, która bardzo często niestety jest niedojrzała, ale i wśród obywateli. Populizm bowiem jest zawsze pewną prostą receptą, ale populizm ma też to do siebie, że nie jest w stanie wcielić swoje takie czy inne wartości na dłuższą metę. Zawsze ta rzeczywistość typowo skrzecząca okazuje się być trudniejsza dla populistów niż dla polityków racjonalnych. Niemniej, i na tym kończę, jeżeli populizm miałby stać się pewnym wehikułem dla tej pierwszej tendencji, dla tendencji właśnie autokratycznej czy proautorytarnej, to taka perspektywa nie jest ciekawa, jeśli chodzi o nasz cały glob, bo to by jednak oznaczało zatrzymanie pewnych tendencji globalizacyjnych, co do których, jak sądzę, jednak większość z nas ma zdanie pozytywne, bo dały nam one możliwość poznawania świata, nas samych, regionów świata i przede wszystkim nabywania też pewnej wiedzy dzięki temu, że globalizacja się rozwijała. Ja obawiam się, że jednak nastąpi pewien regres w sprawach globalizacyjnych i że ta pierwsza tendencja na razie będzie się wzmacniała. Dzięki ogromne, to nie są dobre wieści, ale przechodząc do pana profesora Rybińskiego, może też ponowię pytanie, na które odpowiadał pan Konarski w bardzo uproszczony sposób, czy COVID cofnie globalizację, ale pana profesora chciałem w szczególny sposób zapytać o nowe technologie, bo się tym zajmuje bardzo mocno w tej chwili, i o sztuczną inteligencję, bo to jest chyba przełom. W tej chwili już na co dzień tak korzystamy z nowych technologii. Gdyby nie nowe technologie, to ciężko by było sobie w ogóle poradzić w okresie COVID-u. Wszyscy zaczęliśmy na nich polegać. Co to zmieni w naszym codziennym życiu po COVID? Czy sztuczna inteligencja pomoże nam w przyszłości uchronić się przed takimi kryzysami? Czy sztuczna inteligencja może nam pomóc w walce z fake newsami?
czy możemy ufać algorytmom, jaka będzie cena za to, czy grozi nam taki nowy technologiczny autorytaryzm. Pan profesor Krzysztof Rybiński. Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie do dzisiejszej debaty, do tak szacownego grona. To są trudne pytania, dlatego że jesteśmy w trakcie niesamowicie głębokiej transformacji technologicznej. Ja tak staram się to określić takim memem, że przechodzimy od demokracji do algokracji, czyli od świata, w którym rządzą politycy demokratycznie wybrani przez naród, do świata, w którym rządzą algorytmy. I o ile to przejście jest widoczne w życiu każdego z nas coraz bardziej, o tym za chwilę, najbardziej oczywiście w Chinach, no tylko tam to, ta transformacja jest od demokracji socjalistycznej do algokracji. Algorytmy rządzą nami w każdej godzinie naszego życia, w każdej odsłonie naszego życia. Mówią nam, co i kiedy mamy kupić i po jakiej cenie. Mówią nam, jakiej wysokości ubezpieczenie mamy zapłacić. Starają się nas dać nam etykietki, według których jesteśmy klasyfikowani przez różne firmy i tak dalej, i tak dalej. W Chinach się to jest jakby posunięte do skrajności. Jak się nie jest online, to w zasadzie się człowieka nie ma. Trzeba być na WeChacie, żeby normalnie funkcjonować. Cudzoziemiec, który jest w Chinach i nie ma WeChata i płaci gotówką, ma bardzo poważne problemy, żeby normalnie funkcjonować. Takim ekstremalnym przykładem tego było to, że w Chinach mój syn, jak byłem u niego z wizytą, to dawał jałmużnę Grajkowi, czy datek Grajkowi poprzez QR code i komórkę, klikając kciukiem dwa razy. Czyli nawet taka osobista rzecz jak danie jałmużny stało się w tej chwili online. Postępuje onlineizacja życia. Czyli przesuwa się cała aktywność nasza do internetu i ślad cyfrowy, który generujemy w ten sposób, jest analizowany w każdej mikrosekundzie przez tysiące podmiotów gospodarczych, które handlują tymi danymi. I jednym z tych podmiotów staje się rząd. I oczywiście jest pytanie, co rząd z tymi danymi robi i dokąd to prowadzi. Czy tak jak pan profesor Konarski mówił, mogą się rysować niedobre scenariusze autorytarne, a ku temu być może zmierzamy, czy też raczej będziemy używali tych danych, żeby poprawić jakość naszego życia i na przykład wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby wykryć choroby przyszłe. Bo na przykład, jeżeli można na lotnisku poznać pasażera po sposobie chodzenia, czyli dla VIP-ów w krajach arabskich, jak idzie sobie korytarzem, on już nie musi się legitymować, kamera go pozna, że to jest VIP i go kieruje w odpowiednie miejsce, nie musi w ogóle wyjmować biletu, dokumentu. Sposób chodzenia świadczy o tym. Podobnie w przyszłości będzie można rozpoznawać osoby inne od przeciętnej, czy to chore, czy jakiś inny sposób, po sposobie zachowania, chodzenia i tak dalej. Natomiast oczywiście pytanie jest, czy to nie może pójść w drugą stronę, to znaczy, czy z tymi danymi nie można zrobić rzeczy niepokojących, które ograniczą swobody obywatelskie, a niestety, i teraz przechodzę do tego COVID-u i do naszej pandemii, uważam, że takie zdarzenia jak wojny i kryzysy i w tym pandemia powodują, że jesteśmy bardziej skłonni zaakceptować ograniczenie wolności w imię szeroko rozumianego dobra. I to bardzo często może być wykorzystane przez polityków w różnych krajach do tego, żeby nam te wolności odebrać. Przypomnę, po September 11 w Stanach, po ataku na dwie wieże, NSA zrobiło wiele rzeczy, których pewno dzisiaj się wstydzi, nielegalnie monitorując obywateli, używając tego środków, takich jak smartfon chociażby. Musimy mieć tego świadomość, że taka pokusa istnieje i że o ile możemy być śledzeni przez Google, Facebooka czy inne firmy po to, żeby lepiej nam sprzedawać reklamy i przez to towary i na tym zarabiać miliardy dolarów kwartalnie, to są też hakerzy czy też politycy, którzy przez służby specjalne chcą nas śledzić dla innych celów. I o ile mogą być to cele takie, żeby złapać przestępcę i go ukarać odpowiednio z dużym wyprzedzeniem, czy w ogóle przewidzieć, że ktoś może popełnić przestępstwo, taki Minority Report nam się kłania, jeżeli Państwo ten film pamiętają, z Tomem Cruise'em, to mogą to być również działania takie jak likwidowanie opozycji w różnych krajach, czy chociażby generowanie fake newsów, o których mówiliśmy, żeby manipulować opinią publiczną. Jeśli chodzi o fake newsy,
jestem pesymistą. Sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o generację obrazu i tekstu, jest tak wyrafinowana, że walka z fake newsami jest prawie niemożliwa. Znaczy ta pogoń z grup algorytmów, które znajdą fałszywy obraz, znajdą fałszywe teksty, i to trwa, są konkursy i zawody na ten temat, na Kaglu, tak, w słynnym takim miejscu, gdzie się ludzie o sztucznej inteligencji spotykają i konkurują ze sobą, to postęp jest tak duży w generowaniu, że jest to prawie niemożliwe, do tego stopnia, że OpenAI, taka wiodąca firma technologiczna, odmówiła publikacji pewnego algorytmu generowania fake newsów, bo był tak dobry. Także podsumowując, wydaje mi się, że jesteśmy w momencie długofalowych zmian w kierunku algokracji, że pandemia, którą obserwujemy dzisiaj, która nas wszystkich doświadcza, jest bardzo istotnym przyspieszeniem. Myślę, że nie jest przełomem, ale bardzo, bardzo przyspieszy te zmiany i że istnieje bardzo poważne ryzyko, że w szeregu krajów na świecie zostanie ten okres zagrożenia wykorzystany do tego, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję do kontroli społeczeństwa, niekoniecznie w sposób, który uznalibyśmy za powiększenie dobrostanu. Czyli pojawią się zagrożenia dla jednostki, dla demokracji, dla wolności słowa, dla osobistego bezpieczeństwa i musimy być tego świadomi. To tyle w tej odsłonie. Dziękuję. Dzięki ogromne i teraz czekamy na... Mamy mnóstwo komentarzy naszych internautów i może ja tylko... Pan Łukasz Babecki pyta, czy przypadkiem Donald Trump poprzez publikowanie fake newsów nie stara się przykryć swojej niekompetencji w walce z COVID i czy nie powinniśmy brać przykładu ze sposobu na walkę z COVID przez Chińczyków. Może Agnieszka Lygucka. Tak, dziękuję. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Donald Trump jest w trakcie kampanii wyborczej, w związku z czym na pewno używa wszelkich pelerynek niewidek po to, żeby zamaskować swoją początkową, no niestety nieudolność walki z COVID-em. Jego wypowiedzi sugerowały, że nie ma się czego obawiać i że zasadniczo nie jest to problem. Ale tutaj pojawiło się też kilka też pytań związanych, w jaki sposób sobie radzić, czy powinniśmy rzeczywiście przyjąć wersję Chińczyków. I to, że teraz Chińczycy notują znacznie mniej zakażeń, to jest tylko efekt, powiedzmy, ubiegającego czasu. Chińczycy są pod tym względem już przed nami, to znaczy przed wieloma państwami, które wchodzą w etap bardzo szybkich wzrostów ilości zakażeń i dla nas jest to takie przekonanie, że Chiny sobie może lepiej radzą, bo u nich jest tam troszeczkę mniej teraz tych zakażeń. Więc ja bym też odkodowała trochę tę Azję, bo my rzeczywiście postrzegamy Azję przez pryzmat Chin, ale państwa, które azjatyckie, które znakomicie sobie radzą, które właśnie zastosowały takich silnych restrykcji, jak chociażby Chiny, nie zastosowały lockdownu, działają szkoły, to Korea Południowa i Tajwan. I to są państwa, które po pierwsze nie promują autorytaryzmu, nie narzucają swojego systemu wartości, ale jednocześnie dostosowały się do zmieniającej się rzeczywistości, to znaczy po niedawnych epidemiach SARS, a także MERS i dostosowały system i zdrowotny, ale tak ja bym powiedziała takiego zarządzania kryzysami, potrafią na tyle być przygotowane, mieć rozwinięty system do tego właśnie, żeby z jednej strony funkcjonować jako społeczeństwo i państwo. Pamiętajmy, że niedawno w Korei Południowej odbyły się wybory z gigantyczną, wręcz rekordową frekwencją, niekorespondencyjne, i to rzeczywiście pokazuje, że są państwa, które nauczyły się funkcjonować w nowej rzeczywistości, takiej, gdzie epidemie będą nas nawiedzać w przyszłości. I tutaj jeszcze ja pozwolę sobie nawiązać do pytania jeszcze pani Wesołowskiej, która mówi o tym, czy Stany Zjednoczone będą, czy mogą otrzymać odszkodowanie od Chin. Wydaje mi się, że będzie to bardzo ważny też element kampanii Trumpa, żeby mieć takie narzędzie wpływu, czy też narzędzie, instrument,
którym będzie Trump próbował uderzać w Chiny, bo będzie stało się Chiny rzeczywiście elementem kampanii wyborczej. Pan Maciej Harhalis pyta o poradę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz rekordowo niskie stopy procentowe. W co państwo radzicie inwestować? Obligacje skarbowe, korporacyjne, czy może coś innego? Może pan profesor Orłowski. Chyba się... Odłączyłem mikrofon dopiero. Oczywiście nikt z nas nie ma licencji doradcy inwestycyjnego i chyba. I proszę nie traktować, broń Boże, tego, co mówię, jako jakiekolwiek porady. Natomiast jako wołany do tablicy ekonomista mogę powiedzieć tylko tyle, że wiadomo, że w czasach kryzysowych i niepewności zwykło się inwestować, zwykło się chronić kapitał, a nie szukać wysokich zysków. Przed normalnym zachowaniem inwestorów jest kupowanie bezpiecznych typów, inwestowanie w aktywa bezpieczne. I z tego punktu widzenia oczywiście obligacje rządowe są bezpieczniejsze niż na przykład obligacje korporacyjne czy akcje na giełdzie. Ale naprawdę nie chciałbym dalej się zapędzać w to. Jeszcze pytanie, którego rządu oczywiście? Wiadomo, że szwajcarskie są lepsze niż polskie, czy amerykańskie są lepsze niż polskie, ale nie. Proszę mnie zwolnić z bardziej dokładnego mówienia, dlatego że naprawdę to w żadnym razie proszę nie traktować tego jako porady inwestycyjnej. Ja widzę, że Bartek zniknął, Bartek Nowak, czy tak? Właśnie. To żeby nie było ciszy na... O jest, wrócił. Już jest, coś mnie wybiło. Okej, pani Aneta Gajdzis pyta, czy grozi nam inwigilacja przez rząd. Może pan profesor Rybiński. No, oczywiście pytanie, przez który rząd? Jesteśmy inwigilowani przez rządy wszystkich krajów nieustannie. To znaczy służby specjalne wszystkich krajów mają mandat, żeby obserwować obywateli. Pytanie, wszystkie firmy telekomunikacyjne mają odpowiednie komórki, które dostarczają takie informacji, plus są odpowiednie systemy, które monitorują nasze zachowania. Także oczywiście, że jesteśmy inwigilowani. Dla naszego bezpieczeństwa w większości krajów, czyli po to, żeby wykrywać przestępców, żeby reagować na niepokojące zdarzenia, które mogą być groźne dla naszego życia i zdrowia, ale oczywiście taka sytuacja jak pandemia może rozszerzyć zakres inwigilacji. Przecież mamy w Polsce próbę stworzenia aplikacji, którą każdy miałby mieć na swoim telefonie i co więcej, mógłby wejść do sklepu, zrobić zakupy, tylko wtedy jakby, prawda, miał tą aplikację lub jest to uzależnione od tego, czy ma tą aplikację, czy nie. Także z pewnością skala ingerencji rządu w nasze działania będzie rosła, albo i to w Polsce, jak i w większości krajów, albo dlatego, żeby dbać o nasze zdrowie lepiej, czyli szybciej wyłapywać osoby zarażone, nas chronić przed kontaktem zarażonym, ale też dlatego po to, żebyśmy płacili podatki na czas, nie ukrywali dochodów w szarej strefie i tak dalej, i tak dalej. Także proszę oczekiwać rosnącej skali ingerencji instrumentów opartych o sztuczną inteligencję, sterowanych przez rząd czy firmy prywatne w nasze życie każdego z nas. Miejmy tego świadomość. Jak rozmawiamy przez telefon, zakładajmy, że zawsze jesteśmy słuchani. Jak idziemy na zakupy, zakładajmy, że zawsze ktoś nam podpowie, co mamy kupić, co jest dla nas dobre, chociaż nie zawsze to jest dobre dla nas, zawsze jest to dobre dla klienta, dla firmy, która nam chce sprzedać towary i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pozytywne. Jesteśmy, będziemy coraz bardziej śledzeni przez różne podmioty gospodarcze, w tym przez rządy naszego kraju i innych. Pani Aneta dopytuje jeszcze, czy chodzi jej tutaj o polski rząd, to może pan profesor Konarski.
A nie, to jest inne. To samo pytanie jeszcze. Tak, tak. Chodzi o inwigilację, czy szczególnie ze strony polskiego rządu mamy się czego obawiać? Myślę, że tak, dlatego że polski rząd się zapewne, czy ten, czy inny, będzie wpisywać w tę ogólną tendencję. Chcę też Państwa uwagę zwrócić na dwa ciekawe, jak sądzę, szczegóły. Pierwszy jest taki, że takim przykładem świadomej i akceptowanej przez nas inwigilacji jest chociażby to, że mamy w większości paszporty probiotyczne, które mają przecież w ostatniej, w okładce grubej paszportu zamontowany chip, który też jest zasobem informacji na nasz temat. Na temat tego, czy takie chipy będą w przyszłości instalowane nam pod skórą, to mamy już sporo teorii także spiskowych, więc ja tego nie chcę rozwijać. Twierdzę tylko, że jest olbrzymia wymiana informacji na ten temat, a to oczywiście znowu pokusa dla poszczególnych rządów, dla polskiego też. Ja myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, ja celowo użyłem poprzednio w swojej wypowiedzi pojęcia alibi, które to alibi tworzy pandemia koronawirusa. Otóż tym alibi jest również w jakimś stopniu testowanie stopnia posłuszeństwa społeczeństwa na takie czy inne komunikaty, które są formami ograniczania naszej sfery wolności w codziennym funkcjonowaniu. To oczywiście spotyka się w krajach, których bardzo ważną cechą kultury politycznej czy kultury w ogóle jest indywidualizm, a my jako naród tacy też jesteśmy. I tutaj mała, drobna wzmianka, jeśli chodzi o społeczeństwa azjatyckie, o których wspominała pani profesor Legutska. Tak, to prawda, tam pewne wyjścia, pewne sukcesy w walce z pandemią są w jakimś stopniu ewidentne, ale właśnie one wynikają z tamtejszej kultury politycznej, która jest ewidentnie bardziej komunitarna, a mniej indywidualistyczna, czyli, krótko mówiąc, społeczeństwa się łatwiej temu podporządkowują. Zgadzam się natomiast z tą opinią profesora Rybińskiego, tak, jesteśmy i będziemy inwigilowani zapewne w coraz większym stopniu, a więc także i przez polski rząd. Pani Grzelka Karuzelka, to rozumiem pseudonim, czy technokracji trzeba się bać? Takie jest pytanie. Może jeszcze pan profesor Rybiński. Czy technokracja czy merytokracja to są rządy mądrych ludzi, prawda? Technokratów, którzy są pozbawieni agent politycznych i wykorzystują swoje kompetencje i wiedzę dla dobra społeczeństwa. Takich rządów bać się nie należy, ale rozumiem, że jest podtekst taki, że rządy, które wykorzystywały technologię, w tym sztuczną inteligencję, w sposób coraz większy, żeby rządzić. No i tego bać się należy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że intencje mogą być bardzo różne. Ja nie mówię o Polsce, ale o różnych krajach, gdzie mogą być te technologie wykorzystywane do zmuszania obywateli do robienia rzeczy, których by normalnie nie chcieli robić, czy ograniczania wolności. Natomiast oczywiście jest drugi powód, dlatego że my tak do końca nie rozumiemy tej sztucznej inteligencji. I ona może robić rzeczy nie do końca takie, jakie byśmy chcieli. Ona jest obawa taka, że w którymś momencie stanie się tak bardzo inteligentna, że nie będziemy do końca w stanie albo jej powiedzieć, o co nam chodzi. Ona będzie robiła rzeczy inne niż nam chodzi. Lub stanie się bardziej od nas inteligentna. Powstanie superinteligencja i wtedy powstanie pytanie o przyszłość gatunku ludzkiego, skoro będzie byt bardziej od nas inteligentny. Także są ryzyka, natomiast miejmy świadomość tego, że na razie sztuczna inteligencja służy temu, żebyśmy jeździli bezpieczniej, byli bezpieczniejsi, ale to wszystko się nam niestety może spod kontroli wymknąć i miejmy tego świadomość. Natomiast rządów technokratycznych ja się nie boję. Boję się wykorzystania sztucznej inteligencji i nowych technologii do rządzenia przez rządy niedemokratyczne o złych intencjach. Takich rządów trochę na świecie jest i tego należy się bać. Ja może dopytam Magdy Rybickiej, dlatego że nie wiem, Magda, czy się zgodzisz, ale bazowanie na wiedzy i bazowanie na rozwiązaniach technokratycznych jednak sprawdziło się w Azji. To Zachód dzisiaj jest epicentrum koronawirusa, a nie Azja. Azja tą konkurencję chyba wygrywa. Co sądzisz? Tak, jeżeli chodzi o Azję, to rzeczywiście tutaj ta technokracja
udało się wedrzeć jej w życie codzienne każdego, chociażby Chińczyka, ale również Azjatów większej aglomeracji. Chiny to olbrzymi kraj, gdzie rzeczywiście mamy bardzo dużo działań już w tej chwili technicznych, które śledzą ludzi na co dzień, gdzie płatności dokonuje się za pomocą interfejsu twarzy, gdzie dzieci wchodzą do szkoły za pomocą właśnie skanowania twarzy, ale to nie tylko tak się dzieje w Chinach. W Korei Południowej również mamy coraz większe wykorzystanie różnego rodzaju urządzeń technicznych, które mają dla nas też znaczenie mieć jako urządzenia towarzyszące, czyli na przykład opiekujące się osobami starszymi czy niedołężnymi. Tu jest bardzo dużo zastosowania tej technologii i techniki i tutaj, tak jak pan profesor Rybiński powiedział, samej techniki nie należy się obawiać, ale osób, które będą chciały ją wykorzystać, bo bez wątpienia jesteśmy cały czas słuchani, śledzeni i nie jest nic trudnego, żeby nas zidentyfikować na podstawie różnego rodzaju urządzeń i stwierdzić, gdzie się znajdujemy. Kwestia jest tego, w jaki sposób to zostanie wykorzystane i do czego będzie wykorzystywane. W momentach pandemii tym bardziej możemy zgodzić się na większą ilość tego typu technik stosowanych, no bo poczujemy się bardziej bezpieczni, bo chcielibyśmy wiedzieć, gdzie osoby na przykład zarażone się znajdują, gdzie one się przemieszczają. Wydaje nam się to słuszne ze strony ochrony naszego własnego zdrowia i życia oraz naszych bliskich. Ale jeżeli spojrzymy na to szerzej, no to jest z drugiej strony też po części zamach na naszą wolność jednostki. W państwach demokratycznych no obawiamy się takich rzeczy. Z kolei, kiedy patrzymy na Chińczyków, oni mówią, nie, nic się nie bój, tutaj się te rzeczy są tylko dla ochrony ciebie, no wolisz żyć w państwie, gdzie ciągle ktoś ci zagraża, lepiej niech więcej to państwo wie o tobie, a przynajmniej czujesz się bezpiecznym, więc ten dysonans między czuj się bezpieczny, a bądź wolny, myślę, że to jest, musielibyśmy tutaj zaprosić jeszcze filozofów, ale pan profesor Konarski na pewno chętnie by tutaj nam więcej na ten temat powiedział. Dziękuję. Panie profesorze, rozumiem, że jeszcze pan chciałby coś dodać? Tak, tak. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, bardzo ważne słowa, pani Magdo, bardzo dziękuję. Proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, na to, że na dobrą sprawę, jeśli spojrzymy na pewne epokowe wynalazki, jakie są udziałem nas, czyli Homo sapiens, to niestety bardzo często jest tak, że wynalazki te, wynajdywane w uczciwych intencjach przez konkretne osoby, które właśnie miały na uwadze udoskonalenie naszego modelu funkcjonowania na co dzień, były no niekiedy nadużywane czy przejmowane przez, nazwijmy to, jednostki czy grupy ludzi, które no, chciały na to patrzeć z zupełnie innej perspektywy, czyli właśnie chcąc na przykład zawłaszczyć jakąś sferę naszej wolności. Obawy tego typu były wysuwane bardzo często w literaturze. Już nie chodzi tylko o Orwella, którego większość z nas, z osób, które nas słuchają, na pewno świetnie zna, i syndrom Wielkiego Brata. Spójrzmy na to, jak miał wyglądać nowy, wspaniały świat w książce pod tym tytułem Aldusa Huxleya, co pisał również Lem, jakie miał między innymi uwagi na temat internetu, który nazywał śmietnikiem. Jak się na to wszystko patrzy również Umberto Eco, który już 20 kilka lat temu powiedział, że na dobrą sprawę wszystkie spory o to, co jest demokracją, a co nie, przestanie mieć znaczenie, ponieważ okaże się, że decydować o naszym życiu będą ludzie, których można by nazwać roboczo architektami naszego życia albo planistyki naszego życia. To są sytuacje, z którymi rzeczywiście musimy się w jakimś stopniu zderzyć i musimy pamiętać cały czas. Ten dylemat nam, jak widzę, przyświeca, bo już parę osób dzisiaj powiedziało o tym, że wszystko właściwie ma się dokonywać dla naszego dobra, ale no niestety nasze dobro może być zawarte w intencjach, ale fakty niestety mogą świadczyć o czymś innym, bo się pojawia zawsze element pokusy, który też jest bardzo ważną częścią nas jako Homo sapiens. Pokusy, by mieć władzę nad innymi. I to jest właśnie to, czego ja też się obawiam. Przechodząc już do innego wątku, ja bym tylko dodał, że są dwa warunki, żeby znaleźć ten właściwy balans. To jest zawsze kontrola ze strony społeczeństwa i transparentność rozwiązań. Czyli my musimy wiedzieć, co... czemu podlegamy tak naprawdę. Kolejne pytanie od pana Tomasza Honkisza dotyczy oczywiście Unii Europejskiej i jej skuteczności w początkowej fazie pandemii. Myślę, że Aga Legucka rozłoży na czynniki pierwsze, czym
co mogła Unia Europejska i jakie były jej kompetencje i kto zawinił ewentualnie. Tak, ja jeśli mogę tylko dorzucić ze swojego rosyjskiego podwórka, którym się też zajmuję zawodowo, to w Moskwie zamontowano 200 tysięcy kamer, ale nie zamontowano ich na budynkach oligarchów i wpływowych polityków, co też pokazuje, jak bardzo ta technokracja może być wykorzystywana w systemach politycznych, które chyba niekoniecznie chcielibyśmy wdrażać u siebie. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to rzeczywiście jest bardzo dużo krytyki, a w szczególności w pierwszym etapie rozwoju pandemii w stosunku do Unii Europejskiej, która to krytyka może być zasadna w zależności od tego, w jaki sposób postrzegamy organizację międzynarodową i jak widzimy się jako kraj członkowski w pewnej strukturze międzynarodowej, wielostronnej, bo każda organizacja, a także Unia Europejska ma tyle władzy i tyle siły, tyle kompetencji, ile jej przekażą państwa członkowskie, a w zakresie właśnie pandemii widzieliśmy wręcz odwrotną tendencję, czyli do koncentrowania się na sprawach wewnętrznych, czyli zamykania granic, integracyjnie odwrotnie do procesu integracji i także w sferze właśnie zdrowotnej, tutaj Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby narzucać państwom członkowskim rozwiązania dla siebie, czy też dla całej wspólnoty korzystne. Natomiast i tutaj rzeczywiście ta krytyka z jednej strony może być zasadna w tym sensie, że informowano z opóźnieniem, bądź też przekazywano informacje od WHO także z pewnym opóźnieniem, co można powiedzieć z jednej strony pada na podatny grunt tego zaniepokojenia, tej frustracji, która rodziła się, nie wiem, w marcu, gdzie sytuacja w szczególności we Włoszech czy w Hiszpanii była dramatyczna i nikt nie był na to przygotowany, ani państwa, ani Unia Europejska. Natomiast to trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy Unia Europejska bardziej może przeszkadzać, czy pomóc. I w tym drugim etapie, czyli etapie wsparcia finansowego, wsparcia także logistycznego, no to Unia Europejska tutaj bardzo dużo rzeczy robi, że będzie i wspiera państwa członkowskie, także wspiera, koordynuje pewne rozwiązania bądź transporty pomocy medycznej, ale to z czym my się będziemy mierzyć za chwilę, o czym mówił profesor Orłowski, czyli właśnie z kryzysem ekonomicznym, to jest coś, w czym Unia Europejska ma kompetencje i z pewnością zarówno za pomocą różnego rodzaju funduszy już organizowanych, będzie tym takim bardzo ważnym wsparciem, czego na przykład nie ma Rosja, która, jak oglądam media rosyjskie, niektórzy niezależni analitycy podkreślają, że no my nie mamy takiego filaru, na którym moglibyśmy się oprzeć w sytuacji właśnie rosnącego kryzysu ekonomicznego, a co za tym idzie także społecznego. No i pamiętajmy, że koronawirus to jest największym globalistą. On nie rozpoznaje granic, nie rozróżnia, czy to jest premier, czy taki zwykły, przeciętny obywatel. I tu po prostu działa na skalę rzeczywiście globalną, więc wymaga też globalnych odpowiedzi. Ale mamy pytanie o fake newsy. Jeżeli one będą tak od pana Pawła Świerczyńskiego, jeżeli one będą tak panowały w przestrzeni, to skąd będziemy czerpać wiedzę o otaczającym nas świecie? Jeżeli pan Paweł pozwoli, to ja trochę to pytanie ukierunkuję do profesora Orłowskiego, dopytując o rolę edukacji, bo wydaje się, że chyba jedynym sposobem na to, oprócz rzeczywiście działań w przestrzeni informacyjnej, jest wykształcenie odporności społeczeństw już od dziecka na to, że żyjemy z fake newsami. Nie wiem, czy pan profesor się zgodzi. No pewnie tak, to znaczy mamy pewne problemy, z którymi zetknęliśmy się, które są szokujące. Myślę, że do czasów Brexitu czy wyborów Trumpa, no raczej to chyba nie docierało do nas, nie tylko sam fakt nie docierał, że fake newsy są jakimś tam zagrożeniem, ale przede wszystkim jak łatwo jest zinstrumentalizować je, jak niewielkich trzeba nakładów do tego, żeby doprowadzić 60-milionowy naród do takiego, a nie innego głosowania poprzez po prostu
faszerowanie go fake newsami, jeszcze w dodatku wzmocnione, nie zwykłymi, ale wzmocniona analizą big data, czyli to nie jest to naiwne mówienie kłamliwych rzeczy, to jest sprawdzenie, dla kogo jaka informacja będzie wyglądała na prawdziwą i może wpłynąć na jego zachowanie. Także tutaj mamy oczywiście ogromny problem, który w ogóle się pojawił wraz z internetem. Z jednej strony mamy to oczywiste żądanie, żeby internet był sferą wolności, żeby nikt tutaj nie ograniczał, nie cenzurował, nie wpływał na to, co się mówi, co się robi w internecie. Z drugiej strony, w momencie, kiedy okazuje się, że jest to, tak jak wiele innych wynalazków, o czym Wawrzyniec mówił, stworzone dla dobrego celu, a wykorzystywane często wręcz odwrotnie niż dla dobrego celu, to mam bardzo poważny problem, dlatego że na który ja nie mam zresztą odpowiedzi. No, znaczy znam wielu ludzi mówiących, przepraszam, zacytuję to, to nie jest moje zdanie bynajmniej, tylko dowód takiej bezradności intelektualnej, mówiących, że no to już chyba lepiej było w czasach, jak była cenzura w porównaniu z tym, co w tej chwili może, myśląc o tym, jakie szkody mogą wyrządzić fake newsy, kłamliwe informacje rozpowszechniane bez niczego przez internet. Ja oczywiście nie uważam, że lepiej była cenzura, natomiast rzeczywiście z tym trzeba sobie w jakiś sposób będzie radzić. No teraz wszystko, co powoduje wzrost poczucia zagrożenia, niepewności, no to jest oczywiście idealne pole dla rozkwitu fake newsów i akurat w przypadku epidemii mamy tutaj eksplozję. Polska też tam, zresztą gdzieś tam czytałem badania Google'a, że w jednym z tygodni najczęściej zadawane w Polsce pytanie, czy to prawda, że to było w kwietniu, czy to prawda, że koronawirus jest, że niemieccy uczeni dowiedli, że koronawirus to jest kłamstwo wymyślone przez koncerny farmaceutyczne. No więc no to pokazuje, jak ludzie są podatni na różnego typu rzeczy. No niestety to fake newsy apelują do najsłabszej strony naszego umysłu, to znaczy jeśli są dobrze robione. One znajdują nasz słaby punkt. One się zachowują dokładnie tak jak wirus, który też... No, w sumie teoretycznie osoby dobrze przygotowane i chroniące się nie powinien w ogóle w żaden sposób zaatakować, natomiast gdzieś tam wciskając się wbrew naszej woli, bez naszej kontroli, grozi czymś bardzo, bardzo poważnym. Także to jest fundamentalne pytanie o przyszłość internetu. To jest jedno, drugie jest to oczywiście to, o czym mówili już wszyscy, to znaczy inwigilacja za pomocą internetu. Ja z moich doświadczeń, oglądając trochę nasze nawet te służby tak zwane tajne, te chroniące polityków, widziałem, że one w jakiś sposób, tajne służby mają tendencję do tego, że jeśli tylko jest okazja, żeby więcej zawłaszczyć terytorium, to one to wykorzystują. I jeśli to na przykład przy każdej zmianie prezydenta czy premiera, i jeśli politycy w imieniu społeczeństwa oczywiście nie potrafią im powiedzieć, cofnijcie się po tym i odwrócić to, to ich pole działania się powiększa z okresu na okres. Nawet mamy polityków, którzy w dodatku lubią to i którym to się podoba, no to służby tylko będą kolejne podawały wspaniałe powody, dla których to, tamto, owo trzeba inwigilować, zwłaszcza, że metody, narzędzia są. A przepraszam, nie powiedziałem nic o edukacji, od tego się zaczęła. Znaczy, no my wszyscy wierzymy w to, że edukacja jest jedynym narzędziem, dlatego że jeśli to jest podobnie jak fake newsem, jak z wirusem, no to jest świetna analogia. Jedynym tak naprawdę sposobem radzenia sobie organizmu z wirusem, jak Państwo dobrze wiecie, nie ma lekarstwa na wirus, jest tylko wewnętrzna ochrona organizmu, który potrafi go zniszczyć. I szczepionki służą. Pan profesor wyłączył mikrofon. Sam mi się wyłączył. Krótko mówiąc, tak jak na wirus jedyną metodą jest immunologiczny system, tak samo na fake news jedyną ochroną jest prawdziwą, jest ochrona własnego umysłu, która nie będzie dopuszczać. Im lepiej ludzie wyszkoleni. I z tego punktu widzenia uważam, że edukacja powinna się po prostu zająć tym problemem. Pomagać ludziom oceniać informacje, odsiewać, weryfikować informacje, bo rzeczywiście znam, przepraszam, to powiem, wiele bardzo wykształconych, mądrych osób, które są najwyraźniej całkowicie bezradne, jak coś znajdą w internecie, no to powtarzają to jako prawdę, krótko mówiąc,
nie przychodzi nawet do głowy, że to może być kłamstwo i które trzeba umieć zweryfikować, zanim się zacznie powtarzać. Aga Legucka jeszcze chciała coś dodać. Tak, ponieważ jakiś czas już zajmuję się dezinformacją, a to podczas, w czasie pandemii uknuto bardzo takie fajne pojęcie, jeżeli mówimy o social distance. I teraz badacze, którzy zajmują się dezinformacją i propagandą, sugerują nam, odbiorcom, każdy z nas jest odbiorcą różnych komunikatów, tak zwany information distance, czyli w momencie, kiedy czytamy jakiś artykuł, czytamy jakieś informacje, bądź oglądamy telewizję i to wzbudza nasze emocje, to powinniśmy najpierw wziąć większy oddech, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście to jest zweryfikowana rzecz, czy źródło, z którego jest to podawane, to jest to, czemu możemy wierzyć, bo nawiązuje tutaj też do naszego panelu. Są pewne takie najprostsze właśnie rozwiązania, mówiące o tym, żeby śledzić swoich, nie wiem, swoje lokalne autorytety, czyli osoby, które się obserwuje już jakiś czas, które zna się od tej strony, że nie kłamią, że nie budują dezinformacji. I ten właśnie dystans do informacji jest chyba kluczem do tego, żeby móc podchodzić, radzić sobie z właśnie otaczającą nas teoriami spiskowymi, teoriami tego, że w ogóle nie ma pandemii i tak dalej, i tak dalej. Mamy kolejne pytanie od pana Arystana Orynbasara do Magdy Rybickiej. Co pani sądzi o ekonomicznej i politycznej konfrontacji Stanów Zjednoczonych i Chin? Czy możemy oczekiwać eskalacji, czy trochę więcej współpracy? Bardzo proszę. Dziękuję, to bardzo trudne i długie pytanie i tak na dobrą sprawę należałoby poświęcić jemu całą osobną debatę, ale postaram się w skrócie co nieco na ten temat przybliżyć Państwu. Przede wszystkim ta eskalacja to nie jest wybuch ostatniej pandemii i ona narastała już od przynajmniej 2013 roku, kiedy rozpoczęło się przez Xi Jinpinga ogłoszenie nowej inicjatywy Pasa i Szlaku, Belt and Road Initiative, która jest w tej chwili tak nazywana, wcześniej to był Silk Road Initiative. I tutaj były rzeczywiście kwestie związane z tym, że Chiny zapowiedziały możliwość większej ekspansji i swojego rozwoju w stronę Europy oraz w stronę Afryki. W pierwszej chwili Amerykanie tutaj nie do końca uwierzyli w tą możliwość rozwoju i ekspansji chińskiej i trochę zlekceważyli. W następnych etapach możemy zauważyć, że kiedy zorientowali się, że jednak Chińczycy coraz mocniej swoją ekspansję kierują właśnie w stronę Europy oraz Afryki, postanowili zacząć przeciwdziałać, szczególnie kiedy stali się Chińczycy już nie tylko imitatorami, naśladowcami czy osobami przyswajającymi, pobierającymi, a często nazywane kradnącymi myśl intelektualną amerykańską, gdzie wcześniej Amerykanie chcieli wykorzystywać chińskie możliwości produkcyjne, tanią siłę roboczą, jako prawdziwe zagrożenie. Amerykanie to zaczęli traktować. No i wówczas rozpoczęła się właśnie ta wojna handlowa, moglibyśmy powiedzieć. W 2018 roku ona szczególnie mocno stara się w jakiś tam sposób eskalować. Obecnie widzimy, że nabrała tempa. 2019 rok, liczne sankcje, dużo tweetów ze strony amerykańskich rządów, coraz to nowy język, również dyplomatyczny strony chińskiej. Chińczycy zaczęli się tutaj uczyć tej nowej narracji od strony amerykańskiej. Do tej pory to było w stylu amerykańskim, aby zwoływać różnego rodzaju posiedzenia lub też w ogóle briefingi z prasą i wygłaszać różnego rodzaju informacje przez chociażby ambasadorów. W tej chwili również strona chińska rozpoczęła takową narrację, więc nauczyli się tego od strony amerykańskiej i dosyć mocno w tym kierunku idą. Raczej nie możemy tutaj się spodziewać, że strona chińska odda przyłbicę i postara się tutaj schować, jakoś do tyłu wycofać. Tutaj raczej bym widziała, że ta wojna będzie się toczyć dalej i toczyć się będzie dalej
nie o same może kwestie zajęcia amerykańskich pozycji na rynkach światowych jako globalnego mocarstwa, ale jako innowatorów technologicznych szczególnie. Tutaj na tym najmocniej chyba zależy Chińczykom, tak mogę od tej strony powiedzieć, ale zapewne moi tutaj koledzy i koleżanki z uczelni będą mieli dużo też na ten temat do dodania. Dziękuję. Chyba jeszcze pan profesor Orłowski chciał dodać, bardzo proszę. Właśnie, bo z Chinami ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że no nawet Magda Rybicka podała przykład, że Chiny są wielkim wierzycielem Stanów Zjednoczonych. No, nie wiadomo, 2 biliony, 3 biliony dolarów obligacji ich mają. Tylko że po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że stare przysłowie mówiło, że jak jesteś winien bankowi 1000 dolarów, to masz problem, a jak jesteś winien milion dolarów, to problem ma bank. I tutaj też to jest troszkę tak, że to bardziej Chiny mają problem z tym, że mają ten chiński i ten amerykański dług w sytuacji, kiedy nie są w stanie zmusić na przykład Amerykanów do obsługi, nawet jak w tej chwili Donald Trump zauważył. Plus oczywiście fakt, że Amerykanie sami drukują pieniądze, pomocą którego te długi mogą spłacić w każdej chwili. No więc to wcale nie jest komfortowe dla Chin. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, że Chiny są w tej chwili jednym z krajów najbardziej o największym długu wewnętrznym. Znaczy mowa jest nie tylko o długu rządu, ale przede wszystkim przedsiębiorstw. Ekonomiści mówią, że to była jeden z powodów wybuchu, czy główny może powód wybuchu kryzysu tego w roku 2008-2009. I w związku z tym w tej chwili Chiny, gdzie nastąpił gigantyczny wzrost zadłużenia przedsiębiorstw, są w sytuacji, i jeszcze w dodatku, przepraszam, dodam, w dodatku w znacznej mierze w tak zwanej shadow banking, czyli bankowości nieformalnej, czy bez żadnej kontroli w ogóle nawet jakości tych kredytów. Chiny mogą być też troszkę tykającą bombą finansową, co oznacza, krótko mówiąc, że ta historia Chiny przeciwko Stanom może być bardziej skomplikowana, niż się w pierwszej chwili wydaje, bo Chiny mają jednak swoją piętę achillesową. Wcale nie mówię, że z tego powodu Chiny się wywrócą, ale poważny kryzys finansowy w Chinach jest jednak bardzo, bardzo możliwy. Okej, pytanie pana Bartosza Dyli. O czym świadczy wzrost notowań partii rządzących w krajach europejskich podczas pandemii? Czy jest zgoda na oddanie wolności za bezpieczeństwo? Czy może coś więcej? Pan profesor Konarski. W jakim sensie to pytanie, które był uprzejmy nasz słuchacz i oglądacz zadać, już częściowo uzyskało też moją wcześniejszą wypowiedź. Tak, ja myślę, że tego typu sytuacja, w której obywatele chcą się gromadzić wokół partii rządzących, nawet jeżeli mają do tych partii jakieś uwagi, jest to dokładnie odzwierciedleniem tego psychologicznego aspektu, tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Czyli szukania autorytetów, o które się można oprzeć, szukania pewnego punktu zaczepienia, szukania pewnego filaru, który byłby ważny po to, aby można było tę rzeczywistość ocenić. To w jakimś sensie wydaje się być czymś odwrotnym do tego, co zawarte było też w pana pytaniu, panie Bartłomieju, wcześniej, pytaniu dotyczącym wzrostu roli populizmu. No bo jeśli przyjmiemy, że istnieje jakiś stabilny rząd, wokół którego się gromadzą obywatele, to populiści w zasadzie nie mają tam czego szukać. Ale to jest wszystko szalenie przewrotne, ponieważ czasami jest tak, że nawet stabilny z perspektywy także swoich wartości rząd może w sytuacji, kiedy ma miejsce zagrożenie, które wywołuje niepokój w znacznej grupie społeczeństwa, może się uciekać również do technik populistycznych, tym bardziej, że populizm, jak wiemy, jest tą formułą działania, bo to nie jest jedna klasyczna ideologia, populizm może być lewicowy, prawicowy, więc teraz nie będę tego oczywiście rozwijał. W każdym razie bardzo często jest tak, że jeżeli się pojawia jakaś doza niepewności w sferze relacji międzyludzkich w konkretnym państwie, to rząd się może uciekać także i do takich sytuacji, zarzucając notabene populizm swoim przeciwnikom. Więc słowo populizm w tym przypadku jest bardzo często odmieniane na różne możliwe sposoby, a głównym celem jest właśnie to, aby móc te swoje rządy podtrzymać. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że te elementy populizmu będą wplatane do narracji, szczególnie przez te rządy, których los wedle ich własnej oceny może się wydawać mniej pewny, niż miało to miejsce nieco wcześniej. To jest po prostu bardzo ciekawy wehikuł, bardzo ciekawy instrument, który w sposób świadomy jest
wykorzystywany przez tych, którzy się boją, że ich rządy mogą w danym momencie ulec erozji, ponieważ ktoś inny im zarzuci, że źle sobie radzą. Przepraszam, jeśli mogę dodać tylko. Jasne. To jest oczywiste, znaczy tu jest mechanizm jeszcze dodatkowo prosty, no w końcu rząd ma narzędzie, jeśli ludzie czekają na pomoc, no to oczywiście chcą uzyskać od tego, kto ma pieniądze, kto ma możliwość pomocy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na przykład poparcie dla włoskiego rządu wzrosło w ciągu 2 miesięcy, tam do gdzieś połowy kwietnia, z 40% niecałym do 60%, mimo że Włochy sobie fatalnie radzą i rząd włoski fatalnie sobie radzi z kryzysem. Samo ma miejsce też w Szwecji, gdzie bardzo silne poparcie dla tego rządu, który ma kompletnie inną politykę przecież, jak wiemy doskonale, wobec koronawirusa, niż Włochy czy Francja, czy także my. To poparcie dla indywidualnie premiera Löfvena jest bardzo wysokie w dalszym ciągu. Dzięki ogromne. Takie ostatnie pytanie, ponieważ zaczęliśmy pod hasłem głos rozsądku w twoim domu i chciałem zapytać państwa, czy wy wierzycie w to, że możemy odbudować zaufanie do nauki, zaufanie do autorytetów, zaufanie do wiedzy, nawet jeżeli eksperci nie mają odpowiedzi na wiele pytań. Jedno z pytań, które mieliśmy w tym czacie, było to, czy lepiej jest stosować tak zwany lockdown, bardzo ścisły, czy tak jak Szwecja postępować w znacznie bardziej liberalnym modelu. Myślę, że nikt tego nie wie tak naprawdę, co nie oznacza, że należy podważać rolę ekspertów. Czy państwo wierzycie w to, że COVID daje nam taką przesłankę do tego, że potrzebujemy nauki, że ludzie przestaną chodzić na takie łatwe rozwiązania? Co o tym myślicie? Kto z państwa? Może profesor Rybiński? Ja odpowiem tak, że jeżeli będzie kolejna pandemia za parę lat, nauka spowoduje, że lockdown będzie niepotrzebny. To znaczy dzisiaj lockdown jest takim strzelaniem z armaty, bo wszystkich tych zdrowych i chorych zamykamy w domach i mają się nie ruszać. A przecież dzisiaj, jeżeli mielibyśmy big data, duże dane, odpowiednie, one się zbierają w tym czasie. Możemy wytrenować modele sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, że na podstawie śladu cyfrowego, gdzie nasza komórka była, w sąsiedztwie jakich komórek innych była, możemy dla każdej osoby na świecie dzisiaj, gdyby takie dane zebrać odpowiednio i wytrenować modele, możemy określić prawdopodobieństwo, że jest chora lub że się zarazi. I wtedy zamiast lockdownu 38 milionów Polaków, mielibyśmy lockdown dla 323 517 tych, którzy mają prawdopodobieństwo powyżej 83,7%. I nauka w tym kierunku idzie, czyli za jakiś czas, dzięki osiągnięciom nauki, będziemy mogli taki targeted lockdown sobie zrobić i wtedy nie będziemy cierpieć jako kraj, tylko sobie spokojnie ci, którzy mają prawdopodobieństwo wyższe niż X, odsiedzą te swoje Y dni w domach i nie będzie to bolało minus 15% PKB, tylko będzie ledwo zauważalne. Odpowiedź jest taka, ufajmy nauce, szczególnie po wielkich szokach, które bardzo bolą. Naukowcy dostają wielkie pieniądze, olbrzymie budżety, miliardy dolarów, euro i tam innych i zaczynają robić poważne badania i za jakiś czas będą rozwiązania, które pozwolą sobie nam z tym poradzić. Więc jestem optymistą, nie zapominam jednak o tym, co mówiłem wcześniej, że w tym postępie naukowym, który się dokona, który nam pozwoli znacznie lepiej sobie radzić z epidemią, będzie ten element takiej chęci podglądania, co taki przeciętny obywatel sobie robi w tym domu i przypadkiem nie można jakoś tym posterować. Dziękuję. Dzięki ogromne. Chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować, że zgodziliście się na uczestnictwo w tej debacie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować zespołowi naszemu technicznemu z Wistuli i PR-owemu, i marketingowi, który tą debatę od strony technicznej i promocyjnej przygotowywał. Chciałem naszym internautom podziękować za naprawdę duże uczestnictwo i mnóstwo pytań, które tutaj mieliśmy. Przepraszam, że na wiele nie udało się odpowiedzieć, ale nagranie tej debaty będzie dostępne na profilu Uczelni Wistula. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę, obserwujcie nas. Szykujemy kolejne debaty. Wiem, że Instytut Badań Azjatyckich 4 czerwca o godzinie 17
również szykuję taką debatę online i też bardzo serdecznie zapraszam, będziecie Państwo informowani. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce i tym optymistycznym akcentem pana profesora Dubińskiego mam nadzieję, że wszyscy na tym będziemy budować. Trzymajcie się mocno. Dziękujemy bardzo. I zdrowo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.